Przede wszystkim te jedzenie z Japonii. Byłem wielokrotnie w Polsce i jadłem różne dania. I niektóre bardzo smakują, a niektóre średnio. I dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć na temat polskich dań, które lubię. I jeszcze przy okazji dodam opinię o znanych potrawach. Zaczynamy od dań głównych. Kotlet schabowy. Tak ogólnie nie lubię za bardzo wieprzowiny, ale kotlet schabowy smakuje. Ale z drugiej strony czasem jest tak, że schabowy jest za duży i nie jestem w stanie tego zjeść. Albo zjem duży kawałek na siłę i potem brzuch mnie boli. Ale jeśli chodzi o sam smak, to bardzo lubię kotlet schabowy. A mielony znacznie mniej smakuje. Gołąbki. Ostatnio widziałem, jak żartujecie, że polskie sushi to są gołąbki. I częściowo się zgadzam, bo rzeczywiście są trochę podobne. Gołąbki są bardzo smaczne i za każdym razem, jak je widzę, jestem szczęśliwy. Ale też są bardzo sycące i muszę uważać. Kapusta nie jest moją ulubioną częścią, ale ryż z mięsem bardzo smakuje. Bigos. Bigos jest raczej ciężką potrawą, ale bardzo go lubię i szybko jem. Niestety nie za często miałem okazję, żeby go jeść, ale i tak bardzo lubię. Galareta. Do niedawna nie znałem tej potrawy i na początku myślałem, że to wygląda bardzo dziwnie, ale smakuje. Nam Japończykom galaretka kojarzy się wyłącznie ze słodyczami, więc rzeczywiście to jest dziwne, że galareta ma mięso, ale to jest dobre połączenie. Śledź. Jestem z Japonii, czyli z kraju, który jest otoczony morzami, więc wiadomo, że lubię ryby. W sensie są Japończycy, którzy nie lubią ryb, ale ja bardzo lubię. Chyba Polacy czasem mają opór do rybnych dań, ale dla mnie ryby są najlepsze, więc polskie śledzie też bardzo mi smakują. I jeszcze lubię inne rybne potrawy z Polski. Myślę, że ryby nie są popularne w Polsce, albo po prostu, nie wiem, zależy od regionu chyba. Ale ja nie mogę żyć bez ryb i ryby są według mnie lepsze od mięsa. I jeszcze nie wiem, czy to ma jakąś nazwę, ale lubię różnego rodzaju pieczonego kurczaka. A pierogi nie są dla mnie najlepsze. Może to jest zaskakujące, ale akurat ja nie przepadam za pierogami. A jeśli już, to lubię z kapustą i grzybami. Ale nie zabijcie mnie, za to lubię inne polskie potrawy. I kaszanka. Często Polacy pytają obcokrajowców, czy lubią kaszankę, bo to jest trochę, nie wiem, dziwna potrawa. I powiem, że jest ona smaczna, ale wolę jeść normalne mięso. Teraz będą zupy. Bardzo mi smakuje rosół. Chyba to była pierwsza zupa, jaką zjadłem w Polsce. I od tego czasu cały czas jestem fanem rosołu. I jak jestem w Polsce, to zawsze czekam na niedzielę, bo wiem, że będzie rosół. A wiecie, skąd pochodzi nazwa rosół? Ta nazwa pochodzi od staropolskiego czasownika rozsolić. Bo to jest potrawa rozsolona, czyli zaprawiona solą. Na początku ta nazwa wyglądała jak rosół, czyli ROZS okreskowane L. Ale potem środek się skrócił i teraz mamy rosół. Sam kiedyś gotowałem rosół z dziewczyną. Druga zupa. Żurek. Mam wrażenie, że prawie każdy Japończyk lubi żurek. Nie wiem dlaczego, ale może to wynika z tego, że w Japonii jest dużo sfermentowanych rzeczy. Bardzo lubię tę zupę i wielka szkoda, że nie mam za dużo okazji, żeby ją jeść. Chyba taki prawdziwy żurek jadłem tylko na Wielkanocy. I bardzo mi się podoba smak jajek w żurku. Pomidorowa. Pomidorówka jest bardzo prosta, ale smaczna. Często robiłem ją w akademiku. I zdecydowanie wolę z makaronem niż z ryżem. Kalafiorowa. Nie pamiętam, ile razy jadłem, ale bardzo mi smakuje. Ogórkowa. Ten kwaśny smak jest bardzo oryginalny i uzależniający. Kapuśniak. Ta zupa też jest kwaśna, ale smak jest już inny. Ale i tak lubię. Grzybowa. To tak naprawdę zależy jaka, bo na przykład takie mrożonki nie są aż tak dobre. Ale kiedyś w górach jadłem prawdziwą grzybową zupę, zrobioną z tego dnia zebranych grzybów. I bardzo mi smakowało i do dzisiaj nie mogę zapomnieć o tej zupie. A barszcz mniej smakuje, ale i tak lubię. Teraz będzie surówka. Lubię prawie każdą polską surówkę, ale i tak z buraka jest najlepsza. I bardzo lubię smak cebuli w niej. Ogórek kiszony. To jest naprawdę dobry wynalazek.
W Polsce ogórki wyglądają inaczej niż w Japonii, ale i tak smakują. I czasem ogórek kiszony jest za kwaśny albo za gorzki, ale jeśli ma dobry smak, to wtedy jak najbardziej lubię. I teraz będą ciasta. Makowiec. Chyba to jest kwestia gustu i nie każdy lubi makowiec, ale ja bardzo lubię. Ogólnie nie przepadam za słodkim jedzeniem, ale makowiec bardzo smakuje. Sernik. Nie wiem, czy to jest polskie ciasto, ale sernik jest dobry. Leśny mech. Też nie wiem, czy to jest polskie ciasto, ale robimy to ciasto ze szpinakiem. Nie wiem, czy go jedliście, ale jest bardzo smaczny. Teraz będzie napój. Bardzo lubię kompot. W Japonii nie ma czegoś takiego, więc jak jestem w Polsce, to chętnie pijam. I fajne jest to, że można zrobić różną wersję. A jeśli chodzi o wódkę, to nie piję, niestety. Po prostu nie piję żadnego alkoholu, ale kiedyś spróbowałem polskiej wódki i jest dobra. Więc nie pijam, ale lubię. Tak można powiedzieć. I teraz inne rzeczy. Oscypki. Ogólnie w Japonii mało jest mlecznych produktów i są drogie, ale lubię różnego rodzaju ser i oscypki są najlepsze. Zawsze jak tylko mam okazję, to kupuję oscypki i jem. I jest jeszcze taka odmiana, która chyba się nazywa karboce, nie pamiętam, ale to też jest smaczne. I ogólnie wolę to drugie, bo jest fajne, nie wiem, bo wygląda jak ośmiornica, nie wiem, ale... Kabanosy. Nie wiem dlaczego tego nie ma w Japonii, przecież kabanosy są najlepsze. Chyba na początku, kiedy dopiero zaczynałem przyjeżdżać do Polski, nie znałem kabanosów, ale jak tylko zjadłem je raz, to od razu polubiłem. Kiełbasa myśliwska. Tę kiełbasę poznałem, kiedy w polskim domu mi podali. I od razu znałem, że to jest bardzo smaczne i potem sam zacząłem kupować. Kupuję ją tylko wtedy, kiedy jest przecena, ale jak tylko mogę, to kupuję. Dobrze, mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo naprawdę tego jest dużo. Trudno wszystko wymienić. I tak wolę japońską kuchnię, ale polska kuchnia też jest dobra. Po prostu po wielu latach życia w Japonii jestem przyzwyczajony do japońskich smaków. Często słyszę, że Japończycy za granicą mają problem z jedzeniem, z kuchnią, ale w moim przypadku z polską kuchnią nie ma w ogóle problemu. W sensie prawie wszystko smakuje. Oczywiście często tęsknię za japońskim jedzeniem, japońską kuchnią, ale w Polsce też mogę żyć z tym jedzeniem. I może w komentarzach dajcie znać, jakie potrawy japońskie lubicie. Cześć!